kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę, zmierzymy odtwarz nowy, jak co miesiąc. Powiem wam, że nie miałam ostatnio dużo czasu, aby nagrywać. I to pudełko u mnie już jest około 2 tygodnie. I już w paru rzeczach tak naprawdę chodziłam, przyznam się bez bicia, ale niektóre rzeczy jeszcze nawet nie odpakowałam. Także zacznę od początku, zacznę od butów, które już nosiłam bardzo, bardzo często. I już je wam też pokazywałam na moim Instagramie. Są to kozaki do kolana, takie nude. I one mają obcas, ale nie za wysoki. Ja w nich już naprawdę dużo hasałam. Bardzo często je zakładam właśnie jak wychodzę gdzieś, czy to na randki, czy na imprezy. Bardzo fajne, pięknie wyglądają naprawdę do spódniczki mini bądź do sukienki. No, wyglądają naprawdę przepięknie i dostałam dużo od was pytań, skąd je mam, także już wiecie, że to jest Fashion Nova i naprawdę są kozackie. Jeśli chodzi o materiał, to on się troszkę rozciąga i ogólnie spokojnie tutaj duża łydka, właśnie taka plus size dziewczyna, spokojnie te buciki może sobie kupić, założyć, z tyłu je związadełko, można sobie je ścisnąć, tak żeby nie spadały, także bardzo, bardzo fajne. Rzadko kiedy firmy właśnie robią wysokie buty, takie za kolano czy do kolana na osoby plus size, także akurat Fashion Nova z tego słynie, że robi, także nie wszystkie może buty, ale te materiałowe właśnie zawsze na mnie wchodzą i są idealne. Kolejna rzecz, którą też już nosiłam, byłam w niej, w tej spódniczce na imprezie zorganizowanej z mojej siłowni. Nie było wcale jakoś mega, nie było dużo ludzi, ale postanowiłam, że właśnie ubiorę tą spódniczkę właśnie z tymi bucikami, dlatego pokazuję wam outfitami. Taka spódniczka, słuchajcie, mini, bardzo fajna kolorystycznie, bardzo mi się podoba. To jest materiał, wydawało mi się na początku, że to jest jeans, ale to jest taki materiał nie za cienki, ale też nie za gruby. Myślę, że kolorystyka tutaj bardzo fajna tej spódniczki. Wydaje się bardzo krótka, ale wcale nie jest, szczególnie tutaj do takich właśnie wysokich butów myślę, że wygląda znakomicie. I może do tej spódniczki przymierzę koszulę. Koszula zwykła biała, ja lubię takie koszule czy do pracy, czy na wyjścia. Myślę, że biała i czarna koszula to jest taki klasyk, gdzie to możemy zakładać takie rzeczy po prostu na każdą okazję. Także taka zwykła koszula. Ja ją sobie wzięłam troszeczkę w większym rozmiarze, bo wzięłam ją w rozmiarze 1X, ponieważ ja lubię swoje koszule mieć takie nie bardzo opięte, tylko troszkę bardziej oversize'owe, szczególnie do takich outfitów, gdzie ja mam dopasowaną spódniczkę i tak dalej, czy sukienkę. Także wszystkie tutaj rzeczy są w rozmiarze XL, ale ta jedna koszula właśnie jest w rozmiarze 1X. Także no co, zwykła biała koszula z dwoma tutaj kieszonkami. Sorry, że jest pognieciona, ale dopiero ją wyciągnęłam z worka, w niej jeszcze nie chodziłam. Kolejna rzecz to mamy tutaj taką narzutkę, taki sweter w takim odcieniu beżowym. Zwykły, słuchajcie, sweter. Czegoś takiego mi brakuje w szafie. Tak wiecie, żeby zarzucić coś na szybko na wyjście. Także zwykły sweter, ale ma śliczny odcień, taki właśnie nude, kieszonki, on nie ma guziczków ani nic, to jest taka typowo narzuta, narzuta taka swetrowa, także myślę, że bardzo fajny i potrzebny na jesień produkt. Także pokażę wam teraz ten outfit. Okej, i mamy pierwszy komplet. Bardzo fajnie wygląda ta spódniczka właśnie z białą koszulą. Myślę, że fajnie też będzie wyglądała z beżowym topem. Mam też na sobie buciki i tak wygląda stylizacja w całości. Myślę, że super. Lepiej może by wyglądało jeszcze z jakimiś rajtuzami czy coś, aczkolwiek jak się ma opalone nogi, to myślę, że nie ma tutaj problemu. Ja bym tak spokojnie wyszła, ewentualnie jakby było mi chłodno, to zarzuciłabym sobie jeszcze ten sweter. I mamy taki super outfit na wyjście. Wszystko właśnie w takim beżowym, neutralnym odcieniu. Myślę, że bardzo elegancko, do tego beżowa torebeczka, bądź brązowa, bądź taka właśnie burgundowa, myślę, że byłoby ekstra. Także tak się prezentuje ten komplet, ja jestem zachwycona.
Jeszcze w lustrze pokażę raz. Buciki. I jak już jestem przy tej koszuli, to teraz sparuję ją z takimi spodniami, jeansy, to są chyba mom jeans czy boyfriends, już nie pamiętam. One są bardzo podarte, bardzo, bardzo. Ja już w nich chodziłam sporo, naprawdę bardzo często, są mega wygodne i po prostu takie, że no one są, one trochę tak jakby sprawiają, że jestem większa. Szczególnie, że one są na mnie za duże, bo ja je wzięłam w rozmiarze XL i 1X, tak samo. I te XL są bardziej dopasowane, natomiast troszkę są chyba za bardzo obciśnięte w biodrach. Ja Wam pokażę też obydwie wersje. To jest ten 1X i one co prawda są ogromne, one są na mnie za duże, ale ja je sobie zawsze ściskam paskiem i po prostu tak o dochodzenie właśnie do wyjścia na zakupy czy do pracy, nie wiem, po prostu czuję się tak mega swobodnie. Co jest fajne w tych jeansach, to tutaj ten ciemniejszy ala cień, że była tu kieszeń, także one są bardzo podarte. Pamiętam, raz z nich wyszłam i mój sąsiad mnie zobaczył i mówi tak: chcesz pieniądze na nowe spodnie, bo widzę, że te nie za bardzo. Ale właśnie takie one są. Ja Wam pokażę je też w tej mniejszej wersji, ponieważ akurat jeansy, jak przychodzi mi paczka, to ja zawsze mierzę jeansy, dlatego że i buty, dlatego że jeżeli coś jest za duże albo za małe, to ja wtedy kontaktuję się z Fashion Nową i oni mi przysyłają inny rozmiar, ponieważ te rzeczy muszą być dobre na mnie, tak? Więc tutaj mamy te mniejsze jeansy. O, pewnie nie widać wielce różnicy. W nich nie chodziłam, one są nowiutkie. Także przymierzę obydwie i zobaczycie, jak to wygląda. Ok, mamy tą koszulę, jak również te jeansy. Zobaczcie, jaki luzacki styl. Chyba w takim czymś mnie jeszcze nigdy nie widzieliście. Te spodnie, tak jak mówię, one są na mnie za duże. Możecie też nawet zobaczyć, że w tych biodrach i w ogóle jest taki totalny luz. Ale wiecie co? Coś mi się właśnie w tym podoba, że one są takie luźne, takie nieopięte i się mega czuję w nich swobodnie. Myślę, że taka koszula do tego super wygląda. Można też ją wkasać oczywiście do środka i wiecie, związać sobie tutaj te spodnie paskiem i byłoby spoko. Także jak widzicie, fajnie, ta koszula pasuje właśnie czy do spódniczek, czy do takich spodni, ale przymierzę jeszcze te drugie spodnie, te bardziej ciaśniejsze, żeby Wam pokazać, jak wyglądają one bardziej dopasowane. O proszę, i mamy te spodnie bardziej dopasowane. Powiem Wam, że też spoko to wygląda, aczkolwiek ja osobiście wolę te takie oversize'owe, ponieważ jeans, jak dla mnie osobiście, jest takim ciężkim materiałem, jeśli chodzi o spodnie. Ten materiał się w ogóle nie rozciąga, tutaj nie ma w ogóle lajkry, więc ja nie lubię się czuć taka, wiecie, taka opięta. Ja wolę, jeśli chodzi o takie jeansy typowo właśnie boyfriend czy te mom jeans, ja wolę je mieć szersze i takie luźne i takie trochę wyglądać jak taka fleja. Wiecie, o co chodzi, ale tak pozytywnie. Z tyłu te kieszonki, zobaczcie, jak fajnie wyglądają. No, także tak się prezentują te mniejsze. Dajcie znać, które lepiej. Moim zdaniem tamte. Ale każdy ma swój gust. Kolejna rzecz, idealna na jesień. Właśnie wzięłam taki... Ten temat tego filmu to taki, taka jesień. Jesień już, wszystko takie cieplejsze, wszystko takie beżowe, jasne kolory. I tutaj mamy taki sweter, spódnicę, sukienkę znaczy się. Przepiękny kolor, ma golf. Ja nie lubię golfów, więc tak naprawdę nie wiem, czemu ja go wzięłam, bo pewnie nie będę w nim chodziła. No, rękawy długie, bardzo jest na pewno ciepły, bo jest, no, czuć, że jest gruby, ciężki i tak dalej. Jest też tutaj przepasany paseczkiem w talii i co mi się w nim podoba, to to, że on jest tak na ukos ścięty, widzimy,
I właśnie dlatego go wzięłam, tylko że nie pomyślałam o tym, że nie cierpię golfów. I pewnie go komuś oddam. No, w każdym razie tak, to był ten sweter. Można go nosić do leginsów, do rajstop, bądź na gołe nogi, jak tam wolicie. Chociaż te cięcie z jednej strony jest bardzo, bardzo wysokie, więc może być zimno. Okej, okay, i mam ten sweter, sukienkę na sobie. Wygląda bardzo fajnie, bardzo zjawiskowo, szczególnie tutaj znowu do tych butów wysokich. Ta strona jest bardzo wycięta, tu jest bardzo wysoko, natomiast tutaj, jak widzicie, jest to spokojnie za kolano, także to może służyć jako sukienka, może służyć jako tunika, to zależy od Was. Możecie założyć sobie czarne kryjące rajtuzy, żeby się czuć bardziej komfortowo, bo tutaj już prawie to wchodzi na tyłek, prawie. Także bardzo fajna jest ta rzecz, bardzo fajna, jest bardzo milutka, bardzo cieplutka. Natomiast ten golf, jeśli chodzi o mnie, ja lubię golfy takie cienkie, taki typowy top, żeby był. Natomiast takie grube doprowadzają mnie do szału. Wolałabym na pewno, żeby tutaj był dekolt. Aczkolwiek rozumiem zamiar golfu na jesień, żeby było ciepło, żeby zamiast szelika mieć po prostu golf. Także nie wiem, może się przekonam. Bo w sumie ładnie wyglądam w tym, dobrze się w tym czuję. Nie wyglądam źle. Nawet tutaj ta noga, powiem Wam, jak jest taka opalona. No, nie wygląda to źle, także zobaczymy. Zobaczymy, czy zostawię, czy oddam. I słuchajcie, mamy kolejną rzecz i ja ją też wzięłam w rozmiarze 1X. Nie wiem dlaczego. Wszystkie wzięłam, oprócz właśnie koszuli, bo to też jest koszula. I tak właśnie myślałam, że a, taka koszula, to znowu chcę ją mieć bardziej oversize'ową. Ale z tego, co teraz tu widzę, ona jest ogromna. To jest taka koszula a la sukienka z gumką w talii. Bardzo fajny motyw, taka krata. Jest taka flanelowa, ale właśnie może być na mnie trochę za duża. Natomiast nie wiem, może dobrze będzie wyglądała jednak do takich wysokich butów. Gumka właśnie w pasie, super materiał, świetny naprawdę. Tylko tak jak mówię, ona może być troszkę na mnie za duża i może wyglądać jak piżama zamiast sukienka, sukienko-koszula. Także przymierzamy i zobaczymy. I mamy tą koszulo-sukienkę. Powiem Wam, że nie wygląda aż tak źle, aczkolwiek wolałabym ją chyba mieć w mniejszym rozmiarze, dlatego że zobaczcie, jak ona jest duża i myślę, że gdyby była ona po prostu o rozmiar mniejsza, czyli XL-ka, to ta gumka byłaby tak bardziej dociśnięta. Myślę, że to jest taka opcja outfitu, nie wiem, na wyjście na zakupy. Nie, na pewno nie na jakiś, na jakąś, szczególnie w tym rozmiarze, bo gdyby ona była mniejsza, to myślę, że spokojnie nawet można by było w niej iść gdzieś na imprezę, domówkę i tak dalej. Ale że ona jest na mnie za duża, to jeśli chodzi o mnie, to ona będzie tylko i wyłącznie na zakupy albo ewentualnie, nie wiem, może będę w niej spała, bo w sumie jest taka milusia, jest taka wygodna. Fajnie też wygląda do tych wysokich butów, tylko no szkoda, że jest taka duża. Ewentualnie może jakbym ją ścisnęła paskiem, byłoby lepiej, ale nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co myślicie? Dajcie znać. Może w kamerze ona tak źle nie wygląda, ale na żywo po prostu ja czuję, że ona, wiecie, ja lubię oversize'owe rzeczy i po to właśnie wzięłam większy rozmiar, ale myślałam, że nie będzie aż taka duża. Kolejna rzecz. O, na tą rzecz to się nie mogłam doczekać, ponieważ jest to sukienka taka swetrowa. Jezu, jaki materiał świetny. I ona jest w podwójnym kolorze. Przepiękna, słuchajcie, sukienka. Na zimne, chłodne wieczory. Zobaczcie, to jest tył. Ten tutaj pasek z tyłu jest. Jest, mamy taki przepiękny dekolt w serek. Jeden rękaw jest w takim rudym odcieniu, drugi w beżowym. I ta sukienka jest długa, taka bym powiedziała dobrze za kolano. Także myślę, że naprawdę świetna do tego tylko kurteczka jeansowa albo nawet bez kurtki. Jeszcze w UK jeszcze nie jest aż tak zimno,
Także myślę, że spokojnie bez niczego mogłabym nie wyjść, ponieważ materiał jest naprawdę bardzo, bardzo gruby. No patrzcie na tą sukienkę. Jestem zachwycona. W ogóle co się okazało, że to jest przód, bo z tyłu jest metka. Powiem wam, że duży dekolt, sexy. Myślę, że naprawdę przepiękna sukienka, jest bardzo ciepła. Myślę, że do niej założyłabym sobie tutaj wygładzające majtki, tak żeby mi tutaj te moje boki i to ten brzuszek tutaj z przodu nie odstawał, ponieważ ona jest taka, ona powinna być taka bardziej opływowa, także żadne fałdki nie są wskazane. Z tyłu to rozcięcie, myślę, że też mega. Bardzo fajnie kolorystycznie jest to dobrane, ta sukienka. I tak jak mówię, nie potrzeba tutaj żadnej już narzuty, ponieważ ona sama w sobie jest bardzo, bardzo ciepła. Ewentualnie szalik, jeżeli chcemy. A tak to myślę, że naprawdę cieplutka. Może być do tych takich kozaków, może być do innych, może być do zwykłych botek, bądź nawet szpilek. Myślę, że w każdej wersji ona zda egzamin. Jak widzicie, ma też rozpierdaczki po bokach. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba. I słuchajcie, tutaj zaszalałam. Ostatnia rzecz, to tak trochę z myślą o tych zbliżających się świętach, tych wszystkich Christmas party i tak dalej, wzięłam coś świecącego i to jest, słuchajcie, kombinezon. Co mi się w nim bardzo podoba, to, że ma wbudowane poduchy, także te nasze ramiona są takie fajnie zaznaczone, takie kwadraty. No i on jest cały, słuchajcie, w cekinach. Ma taką tutaj wstawkę, jak widzicie, taką a la harfę na biuście. Dość głęboki jest ten dekolt, ale to nic. No i nogawki. Nogawki są proste, także nie to, że jakieś rurki, tylko po prostu proste. Bardzo ciężki produkt, ale zobaczcie, jak to się mieni. Będzie na Christmas. Okej, kochani, i ostatnia rzecz, to mamy ten kombinezon. Mógłby być on trochę luźniejszy tutaj w moich udach. Myślę, że do niego też przydałoby się tutaj majtki wyszczuplające właśnie typowo tutaj na te boki moje. Ale okej, tak wygląda w całości. Myślę, że robi wrażenie. Ja nie wiem do końca, jak ja się w nim czuję. Nie wiem, czy się nie czuję w nim po prostu za jasno, bo ja, jeśli chodzi o kombinezony, to przeważnie wybieram kolory ciemne. Natomiast ten wzięłam, bo zobaczcie, jak on się przepięknie mieni, przepięknie po prostu. No tylko właśnie nie wiem, jak ja się w nim do końca czuję. Wiadomo, szpilki i tak dalej swoje zrobię, ale nie wiem, czy on nie jest po prostu za jasny dla mnie. Tak, trochę się w nim czuję, jakbym była, wiecie co, przebrana, a nie ubrana. Także nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie. Ciężko mi powiedzieć, ale chyba jednak nie będzie moim ulubionym, bo jakoś tak właśnie się czuję, że jest piękny, ale jest on nie dla mnie. Wiecie, czasami właśnie tak jest. Widzimy coś i mówimy, wow, ale mega, zobaczcie na te poduchy tutaj, jak pięknie wyglądają te ramiona. No, cudownie po prostu, dekolt. Super, no tylko, że ten kolor chyba mi nie pasuje. Kurczę, słuchajcie, zapomniałam wam dograć jednej rzeczy, którą już sobie powiesiłam w szafie, ponieważ nie chciałam, żeby siedziała w pudle i się gniotła. Jest to taka przepiękna marynarka. Zobaczcie, jaki ma pattern, taki różowo-biały, z przepięknymi guzikami. Też rozmiar XL. Ja uwielbiam ostatnio marynarki i powiem wam szczerze, że bardziej chodzę w marynarkach niż w kurtkach czy innych jakichś tam swetrach. Marynarka jest bardzo ciężka, jest gruba, ma piękną taką, taki brudny róż podszewkę. Także sorry, że nie przymierzyłam wam tego wcześniej, na przykład na białą koszulę, bo myślę, że pięknie by to wyglądało, ale przymierzę wam po prostu na t-shirt, w którym jestem. O, i tak wygląda ta marynarka. Tak jak mówię, tutaj powinien być inny t-shirt, myślę, że albo różowiutki, albo biały. Świetnie by się sprawdził. Marynarka jest przepiękna, po prostu jest przepiękna.
Jestem w niej zakochana. Ma tutaj pady w też ramionach, także przepięknie wyglądają te nasze ramiona. No i tak się właśnie prezentuje. Ok, kochani, także takie było moje mierzymy dzisiejsze. Powiem wam, że było parę rzeczy naprawdę fajnych, które mi się spodobało, a parę rzeczy, które nie do końca jestem przekonana. Moje ulubione to na pewno buty, jak również biała koszula. To są klasyki, które nigdy nie wyjdą z mody moim zdaniem i zawsze się w niej wygląda bardzo fajnie, ładnie, elegancko i tak dalej. Natomiast nie jestem przekonana co do kombinezonu sukienki z golfem, tylko dlatego, że ma golf. I tej za dużej przeze mnie, tak naprawdę to moja wina, ale po prostu nie jestem przekonana do tej też koszulo sukienki, no chyba, że ją bardzo mocno ścisnę sobie w talii i z innym paskiem, także będę jeszcze próbowała, ale póki co mam nadzieję, że dzisiejsze mierzymy wam się podobało i co, mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy, także trzymajcie się i do zobaczenia.